Witajcie na moim kanale. Tutaj znowu ja, Ali. I dzisiaj... Tak, dzisiaj jest Wielkanoc, kiedy to nagrywam. Nie wiem, kiedy to wrzucam, ale kiedy nagrywam to, to jest Wielkanoc. I chciałabym wam życzyć wesołych świąt, Wielkanocy. No i tak, co my dzisiaj będziemy robić na odcinku? Na pewno pójdziemy sobie do Jerego zobaczyć. Właśnie jestem na łące i go szukam. No ale on na pewno się gdzieś tam dalej chowa. No bo on nigdy nie jest tam. O, tam z daleka go widać. Nie wiem, czy widać. No ale mam nadzieję, że widzicie. No i idziemy po niego i będziemy tak się odbijać już na niego. Tak, że będziemy, no nie na niego wsiadać, ale będziemy się odbijać i... No zobaczycie, o co będzie chodzić, bo nie umiem jeszcze tego tak dokładnie wytłumaczyć. No ale nieważne, lecimy już po niego. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, aby nie przegapić odcinków. Dobra, jakoś doszliśmy i były dosłownie na samym końcu pastwiska, nie wiem. Bo tam po prostu są pewnie jego ulubione roślinki. No i tak, my już idziemy. Jakby będziemy chyba sobie... Jeszcze nie wiem, gdzie będziemy trenować? A może tak po prostu... Dobra, pójdziemy na taki padok. Bez żadnych rzeczy. Bez przeszkód, ani bez niczego. I to nie jest właśnie ten tam padok, co tam jest. Tylko jeszcze taki przystani, mam jeszcze jeden padok. I tam po prostu jakby przeszkód nie stawiamy, tam są takie... Padok. No taki ogólny padok. No. No i zaraz się widzimy. Dobra, ja już w ogóle idę sobie tutaj wyczyścić naszego ponisia. No i będziecie widzieć, jak ja go czyszczę. No i co? Przechodzimy dalej. A więc już sobie idziemy na ten mini plac do jazdy. Znaczy, no nie taki mini plac. Tylko taki, no, dosyć duży ten plac. No, jest jakiś taki, jak jeździłyśmy na pierwszym odcinku z Wilmą. No i wydaje mi się, że to jest takie, no, dosyć duże. Będziemy sobie próbować na niego wsiadać. No, to dalej się nie mogę doczekać. Tylko mam nadzieję, że mi nie zwieje. No i co? Widzimy się już na placu. Dla was minęło kilka chwil. Ale dla mnie niestety minęło 10 minut. Szłam tylko 3 minuty, ale niestety Jerry się spłoszył w środku drogi. No i troszkę go szukałam. Dziękuję za to, że szybko znalazłam. No i zaraz będziemy próbować na niego wsiadać, tylko na początku będziemy sobie robić z nim różne ćwiczenia, żeby nie było tak, że od razu musimy na niego wsiąść. Na przykład zrobimy sobie z nim lądrze. No i potem dopiero wsiądziemy. Ale ta lądrza to nie będzie też taka zwykła lądrza, bo w środku tej lądrzy będziemy miały noszone siodło. No więc... No więc super ciekawie, bo jak jeszcze mnie tutaj nie było na tym kanale, no to on miał zakładane siodło. No i poszliśmy tak sobie na spacer, no i nawet fajnie było. No dobra, no to co? Zakładamy siodło i lecimy. Bo jakby ja mam tutaj gdzieś przygotowane siodło. Zaraz mi przynoszą. No i widzimy się zaraz. Jerry na lądzie jest bardzo spokojny. Dobra, już sobie stępem. Pięknie mały. No, myślałam, że będzie gorzej. No, mam nadzieję, że nic nie zrobi w środku tej lądry. Ale on jest zbyt piękny, żeby coś mi zrobić. Dobra. Dobra, jedź. No, po prostu pięknie idzie na tej lądrze, ale my sobie po prostu pojedziemy z tępym kusem w dwie strony, a potem już koniec. No dobra, kuś. No, świetnie mu idzie ogólnie. Mam nadzieję, że dobrze mu pójdzie.
Tak się ląży i jeszcze potem go rozsiódłamy. No i wiecie, będziemy już wskakiwać na niego, ale tak leciutko jeszcze. Bo on dopiero niedługo ma urodziny, jeszcze nie mam. Spokojnie, nie? No i co? Wróć sobie z stępa. Dobra, chodź, kierunek sobie zmienimy. Dobra. Jeszcze sobie pojedziemy tak w drugą stronę z stępikiem i kłusikiem. No a potem będę musiała coś. Ja się boję trochę. Ale myślę, że to jest już czas. Bo jak będzie tak robił przez kilka jeszcze lat, lub nawet miesięcy, to potem będzie mu bardzo ciężko pójść na wyższy etap. No więc trzeba już zaczynać z nim treningi. Dobra, puść. Super, super. Wow. No wow. Dobra, pojechał takim wolniejszym, no to szybszym też pojedzie. Wow, super. Większe koło, większe koło. Super, dobra, no świetnie mu idzie, trzeba przyznać. Taki trochę ujeżdżeniowy ten chód. Dobra, dobra, no i wracamy z lądu. I Jerry, jesteśmy już gotowi. No, ubrałam sobie jeszcze kaw dla bezpieczeństwa, no bo nie mogę. No i dobra. Dobra. Nie, no pięknie mały. Matko, byś chciał w stajni do stajni swojego. Dobra. Jeszcze raz spróbujemy. Nie no, super mały. Ej, no bo widać, że dobry. Dobrze. Jeju no. Dobra. Siadłem to może jeszcze nie, że tak będę wsiadać na niego normalnie. No, to już spokojnie umiemy. Dobra. Okej, więc ja i Jerry wracamy już ze stajni i pójdziemy sobie teraz do Spartana, bo on ogólnie dzisiaj jedzie na taki trening pod dziewczynę ze szkółki, żeby po prostu zobaczyć, jak z nią idzie. No i po prostu, czy pod młodych też tak dobrze jedzie, czy tylko pode mnie? Pode mną jest taki grzeczniutki. Bo tego, pod kim jedzie, to niestety nie wiem. Pod kim jest dobrym. To niestety nie wiem. No ale... Dobra, to jedziemy już. Bo się rozgadam. A! Dobra, rozgadam się także. Dobra, jedziemy już. Okej, okay, kucyk nasz jest teraz na pastwisku, a ja się przebrałam trochę luźniej, bo... No bo by tak słabo było. Bo tam akurat na tej części Jorwiku, gdzie jedziemy, to jest akurat na razie no po prostu słońce cór. U nas jeszcze tak gorąco nie jest. No ale mam nadzieję, że już wkrótce coś się polepszy. No więc my ze Spartanem idziemy. A siodło. Siodło też będę musiała spakować w ogóle. No i po prostu już nagram wam, jak wszystko się spakujemy. No i już będziemy na miejscu. Nie, jak już będziemy wchodzić do samochodu. Dobra, jeszcze mi przyniosę. No dobra, widzimy się za chwilę. Spartan! On chyba nie wejdzie. Spartanek! Dobra, chyba będę musiała wrócić do pryk, już się ogarniemy. Dobra, Spartan się już ogarnął. No i wchodzimy już.
ten już tutaj ładnie stoi. Teraz jeszcze my musimy przejść. Wejść tutaj do samochodu. No i tak. Wchodzimy. Lecimy. Jesteśmy już tutaj z dziewczyną, z którą jeździmy. Ja tutaj ogólnie nagrywałam różne takie etapy filmów, jak ona jeździ. Myślę, że nawet ładnie wyszło. Zaraz wam coś o niej opowiem. Dziewczyna ma na imię Martyna i ma 9 lat. Umie jeździć samodzielnie kłusem przez drążki. I Spartan ogólnie mówiła też, że Spartan jest najwyższym koniem, na jakim kiedykolwiek jeździła w życiu. No więc ciekawie, ciekawie. No i tak, ogólnie no to zapomniałam o czapraku, no wiem, dziwnie strasznie, ale miałam też szczęście, bo na szczęście Martyna miała swój własny czaprak podpasowany do bluzy i myślę, że ten nawet ładnie pasuje. No i co? Chciałabym wam jeszcze powiedzieć coś, co mnie bardzo zdziwiło, szokującą wiadomość. Ponieważ jak Spartan jeździ ze mną, to nie są, jest wiele komplikacji. O! Tak to można uznać, że jest wiele komplikacji. No i często dzieją się dziwne rzeczy. A tutaj na jeździe, to on jej nic nie robi. Raz tylko nie chciał ruszyć do stępa, wrócić. Pięknie przebiegał przez drągi, jak mogliście przed chwilą zobaczyć. No i no, świetna z nich para. Jakbym mogła sobie jego sprzedano, ale po pierwsze, on zostaje ze mną. No i po drugie, ona nie może na razie mieć konia, bo jeszcze ma za słabe umiejętności, jej rodziców zdaniem, ale może kiedyś się zdecydują na jakiegoś, może na matkę Spartana. No więc, no i jeszcze chciałam powiedzieć, że to było naprawdę niesamowite, że mogłam przyjść do tej stajni, w której jeździłam dosłownie kilka lat temu, może nawet kilkanaście, i zobaczyć znowu. Z tego co widziałam, to bardzo, bardzo mało się zmieniło, ale oczywiście zmieniły się konie. Zmieniło się też wiele innych rzeczy. I w ogóle to zauważyłam jedną taką rzecz, że tam totalnie, bo w tej stajni rybak Wilmy też się rodził, bo Wilma teraz miała z rybaczka. No i rodził się jeszcze w tej stajni. I też byłam przy porodzie, byłam wtedy mega zajarana. No i ja ledwo go poznałam. No ja totalnie tak... Co? Co za koń? O nie! To ona! No i już chcę do niej przyjechać z Wilmą, no ale... No nie wiem, czy się poznają. Wątpię. No i co? Nagrałam wam trochę z treningu. No i my już chyba możemy przejeżdżać dalej. A nie. Przecież... A dobra. Okej. To była chyba na koniec tego filmu. Bardzo się cieszyłam, że mogłam poznać Martynę i odkryć sekret Spartana, że... Bardziej przyjaźni się z dziećmi niż z innymi ludźmi. No i to chyba na tyle. Powiem tylko, że on tylko raz jej się spłoszył przed drągami, a wręcz zadębował. Aż zagalopował, no ale ona nie spadła, no więc super. No i co?
to tyle. Wiem. Pa, pa.